proszę o wyciszenie dzwonków w swoich telefonach komórkowych. Proszę wstać. Senat wchodzi. Profesorowi Teodorowi Meronowi. Jednocześnie otwieram obrady II Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny. Zdrowie rodziny w czasach kryzysów i wojen. Proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, chciałbym jak najserdeczniej powitać bohatera dzisiejszej naszej uroczystości, pana profesora, sędziego Teodora Merona. Serdecznie, panie profesorze, witamy. Witam panią recenzent, profesor Patrycję Grzebyk. Witam panią prorektor do spraw nauki, profesor Katarzynę Sygit. Witam panią prorektor, profesor Tatianę Manasterską. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać panią Marlenę Maląg, minister rodziny i opieki społecznej. Pani minister, serdecznie witamy. Cieszymy się, że pani przyjęła zaproszenie. Witam serdecznie pana ministra Jana Dziedziczaka, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Serdecznie witam, panie ministrze. Witam pana Jarosława Nowaka, pełnomocnika ministra spraw zagranicznych do spraw kontaktów z diasporą żydowską. Serdecznie witamy. Witam członków Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej, panią poseł Katarzynę Sójkę. Witam pana posła Piotra Kaletę. Witam pana posła
Jarosława Urbaniaka. Serdecznie witam. Witam ciepło przedstawicieli świata nauki. Cieszę się z obecności generała doktora Strzelca, Marcina Strzelca, rektora i komendanta Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Witam bardzo serdecznie panią Olgę Goraj, prorektor do spraw rozwoju społecznego oraz współpracy z zagranicą Żytomirskiego Instytutu Medycznego z Ukrainy. Witam pana Andrija Łobodę, dyrektora Instytutu Medycznego Uniwersytetu w Sumach na Ukrainie. Witam pana Konstantyna Kryczenkę, dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu w Sumach na Ukrainie. Witam profesora Andrija Bazylewicza, prezesa Światowej Federacji Ukraińskich Stowarzyszeń Lekarskich. Pan profesor podarował mi w ubiegłym roku książkę dotyczącą historii Federacji Stowarzyszeń Lekarskich Ukraińskich i się dowiedziałem z tej książki, że te towarzystwa powstały w obozie w Szczypiornie. Tutaj koło Kalisza, tu były zaczątki Towarzystw Lekarskich Ukraińskich. Dziękuję za tą wiadomość, panie profesorze. Witam przedstawicielki Związku Położnych z Izraela. Bardzo serdecznie witam. Witam, proszę państwa, ja już mówiłem w czasie nabożeństwa międzyreligijnego, ekumenicznego. Panie przeprowadziły wczoraj warsztaty z naszymi położnymi i rzeczywiście położne są, te studentki są bardzo zadowolone. Dzisiaj dzwoniły do mnie, jak byliśmy w czasie zwiedzania parku naszego kaliskiego. Witam duchownych i przedstawicieli związków wyznaniowych działających w Polsce. Szczególnie ciepło witam Jego Ekscelencję księdza biskupa kaliskiego doktora Damiana Bryla. Serdecznie witam. Witam serdecznie pana Michaela Szudricha, naczelnego rabina Polski. Serdecznie witam. Witam księdza Romana Woźniaka, przedstawiciela biskupa Włodzimierza Juszczaka, biskupa kościoła grecko-katolickiego, diecezji wrocławsko-koszalińskiej, administratora parafii grecko-katolickiej w Kaliszu. Serdecznie witam. Serdecznie witam panią Halinę Hile Marcinkowską, przewodniczącą Rady Związku Gmin Wyznaniowych i Żydowskich Rzeczpospolitej Polskiej. Jednocześnie wyrażam wdzięczność za celebrę nabożeństwa międzyreligijnego. Witam samorządowców serdecznie, szczególnie radnych Rady Miasta z przewodniczącym panem Tadeuszem Skarżyńskim oraz prezydenta Kalisza pana Krystiana Kinastowskiego. Witam panów wiceprezydentów miasta Kalisza w osobach pana Grzegorza Kulawinka i pana Mateusza Podsadnego. Serdecznie witam. Witam przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego, pana Jana Kłysza i starosty Powiatu Kaliskiego, pana Krzysztofa Nosala. Serdecznie witam uczestników konferencji, naukowców i praktyków z Estonii, Hiszpanii, Izraela, Kanady, Litwy, Łotwy, Mozambiku, Rwandy, Szwajcarii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch. Serdecznie witam. Ale tu jest pan profesor z Genewy. Witam serdecznie. Witam serdecznie przedstawicieli instytucji państwowych,
służb mundurowych, instytucji naukowych i kulturalnych, prezesów i dyrektorów szpitali. Witam społeczność akademicką, Senat, Radę Uczelni, wykładowców, doktorantów, studentów i wszystkich pracowników Akademii Kaliskiej. Serdecznie witam. Witam wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej uroczystości, a także tych, którzy śledzą ją w internecie ze względu na pandemię. Umożliwiliśmy taką możliwość. Szanowni Państwo, z ogromną satysfakcją przewodniczę dzisiejszej uroczystości nadania tytułu i godności doktora honoris causa Akademii Kaliskiej. To jest wyjątkowe wydarzenie dla naszego środowiska akademickiego i historii współczesnej uniwersyteckiej w Kaliszu. Godność doktora honoris causa jest najwyższym wyróżnieniem, jaki uczelnia może nadać osobie oddanej nauce, obdarzonej nieprzeciętnym umysłem, osobie, która jest motorem postępu i wzorem do naśladowania. Dzisiaj ten tytuł nadajemy jednemu z najwybitniejszych naukowców światowego formatu. Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło poinformować, iż Senat Akademii Kaliskiej 16 września 2021 roku uchwałą numer 0012-86/6/2021 na podstawie paragrafu 16 ust. 2 Statutu Akademii Kaliskiej imienia prezydenta Stanisława Wojciechowskiego po zapoznaniu się z recenzjami profesora doktora habilitowanego Bogusława Sygita z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz profesor doktor habilitowany Patrycji Grzebyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, które dotyczyły dorobku profesora Teodora Merona, Senat postanowił o nadaniu panu profesorowi Teodorowi Meronowi tytułu doktora honoris causa Akademii Kaliskiej imieniem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Magnificencje rektorzy, Wysoki Senacie, wielce szanowny panie sędzio, panie profesorze, panie przewodniczący Rady Uczelni, dostojni goście. Tytuł honorowy doktora honoris causa wiąże się z tradycją wprowadzoną w XV wieku przez Uniwersytet w Oksfordzie w celu honorowania osób szczególnie zasłużonych o wysokim statusie naukowym, cieszących się powszechnym szacunkiem i niekwestionowanym uznaniem. Są to osoby znane i cenione nie tylko w swoim środowisku naukowym, ale także w swoim własnym kraju i na świecie. Decyzja o wyróżnieniu tym tytułem jest zawsze poprzedzona szczególną analizą osiągnięć i zasług kandydata. Tytuł ten jest uważany za najważniejsze wyróżnienie, jakie może nadać uczelnia, przyznawany stosunkowo rzadko, po dogłębnej analizie osiągnięć i zasług kandydata do tytułu. W procedurze nadania godności doktora honoris causa powołany spośród grona samodzielnych pracowników naukowych, profesorów, promotor zobowiązany jest wygłosić laudację, czyli pochwałę kandydata do tej najwyższej godności akademickiej. Szanowni Państwo, z woli Senatu Akademii Kaliskiej imieniem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego mam zaszczyt pełnienia roli promotora w dzisiejszej uroczystości nadania godności doktora honoris causa Akademii Kaliskiej wybitnemu uczonemu i światowej sławy prawnikowi panu Teodorowi Meronowi,
aktualnie profesorowi Uniwersytetu Nowojorskiego i Uniwersytetu w Oksfordzie. Profesor Theodor Meron urodził się w Kaliszu 28 kwietnia 1930 roku, gdzie spędził dzieciństwo. Prawnik, sędzia, profesor prawa międzynarodowego. Po wybuchu II wojny światowej znalazł się w getcie w Częstochowie, a następnie w obozie pracy przymusowej. W 1945 roku wyemigrował do Palestyny. Sędzia Theodor Meron od marca 2012 roku do stycznia 2019 roku był prezesem Międzynarodowego Mechanizmu Rezydualnego dla Trybunałów Karnych. Sędzia Theodor Meron został powołany na prezesa mechanizmu przez sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 1 marca 2012 roku. Sprawował tę funkcję także między 17 listopada 2013 a 16 listopada 2015 roku, jednocześnie realizując swoją czwartą kadencję prezesa Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii. Jego wcześniejsza praca na tym stanowisku dotyczyła lat 2003, 2005 i 2011-2013. Przy wyborze na sędziego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w marcu 2001 roku sędzia Meron, obywatel Stanów Zjednoczonych, pracował w izbach odwoławczych oraz Międzynarodowym Trybunale Karnym dla Rwandy, aż do zakończenia pracy obu trybunałów. Sędzia Meron to czołowy uczony w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego, praw człowieka, a także międzynarodowego prawa karnego. Autor książek i artykułów, które pomogły stworzyć fundamenty prawne dla międzynarodowych trybunałów karnych. Przyczynił się do rozwoju prawa międzynarodowego, szczególnie w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego i karnego. Pasjonat Szekspira, pisał książki, artykuły na temat praw wojny i rycerskości w historycznych sztukach Szekspira. Sędzia Meron studiował prawo w uniwersytetach jerozolimskim, Harvardzie, gdzie otrzymał tytuł doktora, oraz Cambridge. Emigrował do Stanów Zjednoczonych w 1978 roku. Przed przyjazdem do Stanów Zjednoczonych pełnił funkcję doradcy prawnego przy ministerze spraw zagranicznych w Izraelu. Pełniąc tę rolę, przygotowywał tajną opinię z 1967 roku, według której zasiedlenie terenów okupowanych stanowi naruszenie czwartej konwencji genewskiej. Do czasu swojej rezygnacji z pracy w ministerstwie sprawował także funkcję ambasadora Izraela w Kanadzie oraz stałego przedstawiciela przy ONZ w Genewie. W 1978 roku został profesorem prawa międzynarodowego, a w 1994 roku objął funkcję Charles Denison Chair w New York University School of Law. W latach 91-95 pracował jako profesor prawa międzynarodowego w Graduate Institute of International and Development Studies w Genewie. Był także profesorem wizytującym prawa w Harvard University oraz University of California, Berkeley. W 2006 roku został Charles Denison Professor Emeritus and Judicial Fellow w New York University School of Law. W 1990 roku sędzia Meron pracował jako public member przy delegacji Stanów Zjednoczonych na Kopenhaskiej Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie dotyczącej praw człowieka. Od 1998 roku był członkiem delegacji Stanów Zjednoczonych na konferencji w Rzymie w sprawie powołania Międzynarodowego Trybunału Karnego, podczas której brał udział w przygotowaniu przepisów dotyczących zbrodni, w tym zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości. Pracował w komitecie przygotowawczym dla utworzenia Międzynarodowego Trybunału Karnego, gdzie szczególnie skupił się na zdefiniowaniu przestępstwa agresji.
Pełnił funkcję adwokata Stanów Zjednoczonych przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w latach 2000-2001 pracował także jako doradca w zakresie prawa międzynarodowego w Departamencie Stanu Stanów Zjednoczonych. Sędzia Meron pracował w wielu eksperckich komisjach Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Był członkiem komisji nadzorującej ekspertów tej organizacji w sprawie zwyczajowego międzynarodowego prawa humanitarnego. Pracował również w komitetach doradczych wielu organizacji zajmujących się prawami człowieka, w tym American Watch oraz International League for Human Rights. Sędzia Meron był jednym z głównych redaktorów American Journal of International Law, a obecnie jest jego honorowym redaktorem. Jest członkiem Institute of International Law, obecnie jednym z jego wiceprezesów. Jest członkiem zarządu redakcji Yearbook of International Humanitarian Law, Council of Foreign Relations, francuskiego Towarzystwa Prawa Międzynarodowego, The American Branch of International Law Association and członkiem Sądu Stanu Nowy Jork. Jest także fellow Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk. Sędzia Meron jest patronem i byłym honorowym prezesem Amerykańskiego Towarzystwa Prawa Międzynarodowego. Sędzia Meron jest Carnegie Lecturer w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego, fellow w Rockefeller Foundation, Max Planck Institute Fellow, Sir Hersch Lauterpacht Memorial Lecturer w University of Cambridge, Visiting Fellow Vol Souls College and Visiting Fellow w Mansfield College w Oksfordzie. W 2003 roku sędzia Meron wydał kurs General Course of Public International Law w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego zatytułowany International Law in the Age of Human Rights oraz późniejsze poprawione wydanie zatytułowane The Humanization of International Law. Wykładał na wielu uczelniach, podsumował spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ w formule ARIA w marcu 2019 roku. Jest częstym prelegentem Seminarium Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz inicjatorem i tradycyjnie od prawie 4 dekad współprowadzącym coroczne seminaria Międzynarodowego Czerwonego Krzyża dla dyplomatów ONZ na temat międzynarodowego prawa humanitarnego w New York University. Jest profesorem wizytującym od 2014 w University of Oxford. Przekazuje swoje honoraria na rzecz uczelni, co pozwoliło na stworzenie funduszu finansującego praktyki studentów Oxford w mechanizmie. Jest członkiem nadzwyczajnym Bonavero Human Rights Institute w Oksfordzie. W maju 2019 roku został honorary visiting fellow of Trinity College Oxford. Sędzia Meron w 2005 roku otrzymał nagrodę Rule of Law Award przyznawaną przez Międzynarodową Izbę Adwokacką, a w 2006 roku medal Manley Hudson, czyli medal Amerykańskiego Towarzystwa Prawa Międzynarodowego. W 2007 roku prezydent Francji odznaczył go tytułem Legii Honorowej, a w 2013 Grand Officer of the National Order of Merit. Otrzymał nagrodę Charles Homer Haskins Prize of American Council of Learned Societies. W 2011 roku otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 roku Order Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. W 2019 roku z rąk królowej Elżbiety II otrzymał odznaczenie honorowego kawalera The Most Distinguished Order of San Michel and St. George za wkład w wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych oraz międzynarodowe prawo humanitarne.
Dyskutant w wywiadach obejmujących szeroki wachlarz tematów Vamanpur w CNN oraz Hard Talk prowadzonych przez Stefana Sakura w BBC. Sędzia Meron występował publicznie w licznych mediach, wygłosił w 2013 roku nadawany na żywo wykład zatytułowany International Justice on Trial w TEDx Hack Academy. W styczniu 2020 roku wygłosił okolicznościowy inauguracyjny wykład na temat Holokaustu w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Sędzia Meron jest jedną z 17 uhonorowanych osób przez Vanity Fair of One Young World za inicjowanie zmian zmierzających do osiągnięcia 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Doceniono jego wkład w budowanie pokoju, sprawiedliwości i silnych instytucji. Profesor uczestniczy w pracach wielu komitetów eksperckich przy Międzynarodowym Komitecie Czerwonego Krzyża, zwłaszcza zajmujący się problemem konfliktu zbrojny. Jak zaznacza na swojej stronie Helsińska Fundacja Praw Człowieka, profesor Meron jest autorem licznych książek oraz artykułów, które pomogły zbudować podstawy prawne dla stworzenia międzynarodowych trybunałów karnych. Wielką pasją profesora Teodora Merona jest zamiłowanie do twórczości Williama Szekspira. W swojej działalności publicznej i naukowej pozostał wierny szekspirowej maksymie stanowiącej, że obowiązki moralne i sumienie powinny kierować postępowaniem zarówno przywódców, jak i obywateli. Szanowni Państwo, pan profesor sędzia Teodor Meron zawsze podkreślał swoje związki z naszym krajem. Dowodem tego jest jego cykl wykładów wygłoszonych w pamięci Marka Nowickiego pod auspicjami Instytutu Otwartego Społeczeństwa w 2008 roku w Budapeszcie i w Warszawie. Pan profesor po 86 odwiedzał Polskę. Ja po raz pierwszy usłyszałem o jego zasługach dla międzynarodowych praw człowieka na kursie z zakresu geopolityki na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie w czasie moich studiów. W 96 roku w czasie wykładów dotyczących zagadnień międzynarodowych praw człowieka podkreślano polskie pochodzenia nie pana profesora. Z tego byłem dumny jako Polak i podziwiali mnie międzynarodowi koledzy, studenci, a pochodzili oni nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale z Azji, Afryki, z Ameryki Południowej. Ale nie wiedziałem wtedy, że pan profesor urodził się w Kaliszu. Myślałem, że tylko jest Polakiem. Zaznaczyć wypada, że pan profesor Meron jeszcze raz został w 2011 roku odznaczony, nadano mu ten tytuł przez Uniwersytet Warszawski. W czasie swojego wykładu z tym faktem związanego zaznaczył, że urodził się w Kaliszu. W Warszawie o tym mówił. Wspominał, i tu cytuję, swoje szczęśliwe i beztroskie dzieciństwo w przedwojennym Kaliszu. Wspominał beztroskie chwile spędzone w tartaku z dziadkiem, pływanie kajakiem i jazdę na łyżwach po rzece Prośnie. Zaznaczył również, że nawet obecnie czasami nuci polską ludową piosenkę Krakowiaczek 1, której na pewno nauczył się jako dziecko w Kaliszu. Tam pan profesor powiedział, że fałszuje trochę tą piosenkę. Pan profesor wspomniał również poloneza wojskowego, którego słuchał, spędzając czas dzieciństwa w naszym mieście i tutaj na pewno go słuchał, bo tak powiedział. Późniejsze doświadczenia życiowe pana profesora już nie były tak przyjemne, bo jako dziecko doznał wielu krzywd i bólu. Wspomniał również, że po wojnie odwiedzał swoją Polskę ze swoją małżonką, w tym także Kalisz. W części artystycznej dzisiejszej uroczystości pozwolimy sobie choć w części przypomnieć panu profesorowi no te akurat miłe związane z Kaliszem chwile. Szanowni Państwo, chciałbym zwrócić się w tej chwili do pana profesora Merona. W imieniu społeczności akademickiej naszej uczelni chciałbym podziękować za to, że pan profesor wyraził zgodę
aby przyjąć ten honorowy tytuł i stać się przez to członkiem naszej uczelnianej społeczności. Jest to ogromny dla nas honor, zwłaszcza, że jest to pierwszy honorowy tytuł doktora honoris causa Akademii Kaliskiej. Jesteśmy dumni z tego, że tak wybitny sędzia, naukowiec światowej sławy, a jednocześnie człowiek o nieskazitelnej postawie życiowej i przyzwoitości, zaangażowany w sprawy publiczne, zechciał przyjąć ten tytuł, pierwszy tytuł naszej uczelni. W imieniu całej społeczności akademickiej naszej uczelni chciałbym panu profesorowi złożyć także serdeczne z tego powodu gratulacje. Pan profesor swoją aktywność spędził i obecnie pracuje w uczelniach o długich, wielowiekowych tradycjach. Nasza uczelnia jest uczelnią młodą, z zaledwie nieco ponad 20-letnią historią, w tym zaledwie od ponad roku w pełni uniwersytecką uczelnią. Mamy jednak swoje ambicje, a fakt, że pierwszy tytuł honorowego doktora przyjęła tak wybitna osoba i w dodatku kaliszanin, w realizacji naszych ambicji i planów na pewno nam pomoże. Być może w przyszłości będziemy mogli porównywać się z Oxfordem, którego pan profesor jest profesorem. Oxford jest też podobnym miastem do Kalisza, tylko ma 600-letnią historię. Za 600 lat być może kaliska uczelnia będzie też uczelnią najlepszą na świecie, taką jak jest Oxford. Dziękuję bardzo. Teraz bardzo proszę o zabranie głosu panią Patrycję Grzebyk z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Szanowni Państwo, wśród prawników internacjonalistów profesor Teodor Meron zajmuje zaszczytne miejsce. Jego wkład w rozwój nauki jest niezaprzeczalny i jest jednym z nielicznych współczesnych prawników internacjonalistów, o którym można z całą pewnością powiedzieć, że zmienił sposób myślenia o prawie międzynarodowym. Nie tylko naukowców, ale także decydentów, tych, którzy na rozwój prawa międzynarodowego jako przedstawiciele państw mają realny wpływ. Kaliszanin z urodzenia, który przetrwał Holokaust, w swojej pracy jako dyplomata, doradca, akademik i sędzia stawiał zawsze człowieka w centrum, a nie, jak głosi tradycyjna nauka prawa, państwo i jego interesy. Ta idea jest obecnie traktowana jako oczywista, lecz gdy pisał o niej profesor Meron, była nowatorska czy wręcz obrazoburcza, zwłaszcza w Izraelu oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nadal jest realny opór wobec stosowania praw człowieka poza granicami własnego kraju czy w sytuacji konfliktu zbrojnego. Obowiązek przestrzegania praw człowieka w konfliktach zbrojnych, traktowania prawa humanitarnego oraz praw człowieka jako części ogólnego prawa międzynarodowego, a nie subdyscypliny dla nielicznych specjalistów. Zdefiniowanie takich zbrodni międzynarodowych jak zbrodnia agresji, zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne, czy uznanie gwałtu i niewolnictwa seksualnego jako zbrodni przeciwko ludzkości, że odwołam się do wyroku w sprawie Kunaraka, uznanie za ludobójstwo masakry w Srebrenicy, czyli zbrodni na małym terytorium, ale w stosunku do danej grupy wyodrębnionej, że odwołam się do wyroku w sprawie Krysticza. Prace przy ustanowieniu Międzynarodowego Trybunału Karnego to tylko niektóre przykłady zmian w prawie międzynarodowym, których współautorem był profesor Meron. Profesor, który do świata akademickiego wszedł, jak sam podkreśla, dopiero w wieku 48 lat. Ale jest to pewna kokieteria, ponieważ pan profesor Meron jednak doktorat zrobił w wieku 26 lat i regularnie publikował w najlepszych czasopismach, zanim znalazł stałe zatrudnienie na uczelni. Wcześniej poświęcał się z ogromnymi sukcesami pracy doradcy prawnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Izraela. Pan rektor wspominał już o opinii mówiącej o nielegalności budowy osiedli na terytoriach okupowanych. Dzisiaj nadal ta kwestia budzi kontrowersje, a profesor Meron pisał o tym kilka dekad temu. Praca akademicka na Uniwersytecie Nowojorskim, gdy do Stanów Zjednoczonych pan profesor się przeniósł, nie odciągnęła go zupełnie od obowiązków publicznych.
Będąc już obywatelem Stanów Zjednoczonych, pełnił funkcję doradcy w Departamencie Stanu Stanów Zjednoczonych. Był delegatem na tak ważne konferencje, jak konferencja OBWE dotycząca ludzkiego wymiaru w Kopenhadze, delegatem na konferencję w sprawie powołania Międzynarodowego Trybunału Karnego w Rzymie w 1998 roku, gdzie szczególnie był zaangażowany w projekt przepisów dotyczących zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości. A wcześniej, gdy zasiadał w komisji przygotowawczej powołanej w celu ustanowienia tego Trybunału, odpowiadał między innymi za pracę nad zdefiniowaniem zbrodni agresji. Gdy był wybrany później na sędziego Wspólnej Izby Apelacyjnej Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Jugosławii oraz Trybunału dla Ruandy, pełnił funkcję przewodniczącego kilkukrotnie, a w 2012 roku, jak już zostało wspomniane, został przewodniczącym Międzynarodowego Mechanizmu Rezydualnego dla Trybunałów Karnych, którą tą funkcję pełni do 2019 roku. Jest to pierwsza taka instytucja w prawie międzynarodowym. Przez lata współpracował z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża. I tu znów pojawia się Polska, bo profesor Meron przyjeżdżał tutaj, żeby wykładać na warszawskim kursie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, gdzie mam po raz pierwszy okazję spotkać pana profesora. Jako organizatorka i uczestniczka tego kursu mogę powiedzieć, że przyjazd pana profesora traktowano jako najważniejsze wydarzenie. Ale profesora współpraca z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża to nie tylko udział w szkoleniach w Warszawie, ale także prace nad tak ważnymi zagadnieniami, jak bezpośrednie uczestnictwo w działaniach zbrojnych, nadal budzące wątpliwości, zakres ochrony osób w czasie zamieszek, ochrona środowiska w konfliktach zbrojnych, czy kwestia obowiązywania prawa zwyczajowego. Są to zagadnienia kluczowe dla doktryny Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, a wypracowane przez MKCK dokumenty w tym zakresie stanowią, po prostu pełnią ogromną rolę, jeśli chodzi o interpretację traktatów z tego zakresu. Wspomniano, że profesor Meron jest członkiem wielu ważnych stowarzyszeń, między innymi Instytutu Prawa Międzynarodowego. Ja tylko wyjaśnię, że to nie jest proste dostać się do tego instytutu. Trzeba być wybranym przez innych profesorów i jest to naprawdę ogromne osiągnięcie dla każdego prawnika międzynarodowego. Wspomniano także o Amerykańskim Stowarzyszeniu Prawa Międzynarodowego, którego był honorowym prezesem, a konferencja ASILU to najważniejsze wydarzenie dla prawników międzynarodowych każdego roku. Ja dodam jeszcze jego członkostwo w Międzynarodowym Instytucie Prawa Humanitarnego, biorąc pod uwagę, jak bliskie jest prawo humanitarne dla profesora Merona. Wspomniano tutaj i o medalu Manley Hudson, chyba jednego z największych wyróżnień, które można dostać w prawie międzynarodowym. Wspomniano o studiach w Jerozolimie, na Harvardzie, w Cambridge i szeregu różnych wykładach na uczelniach. Ja bym chciała wyróżnić szczególnie tak zwany kurs ogólny wygłoszony w Hadze, dlatego że, proszę Państwa, to jest też jedno z największych zaszczytów, które może otrzymać internacjonalista. Ja wiem z pierwszej ręki, że zaproszenie na taki kurs, żeby móc wygłosić kurs ogólny prawa w Hadze, dostaje się nie na 2, na 3 lata, na 7, 8 czy na dekadę wcześniej, bo tak długie są kolejki, żeby wyróżnić tych największych internacjonalistów. Z Polaków jeszcze nikt ogólnego wykładu nie wygłosił, chociaż Polacy wygłaszali pojedyncze wykłady w ramach Akademii Haskiej. W pracy akademickiej profesora Merona możemy wyróżnić kilka nurtów. Zaczął niestandardowo, bo od prawa międzynarodowego, prawa inwestycyjnego. I to, co może nas rozbawić, pan profesor Meron opublikował monografię Investment Insurance in International Law, jak podkreślił, po to, żeby udowodnić, iż umie napisać książkę techniczną. Nie tylko napisał świetną monografię, ale także opublikował szereg fantastycznych artykułów na ten temat w tak prestiżowych czasopismach jak American Journal of International Law. Drugi nurt to prawo instytucjonalne. Zajmował się pan profesor kwestią trybunałów administracyjnych w organizacjach międzynarodowych czy funkcjonowaniem sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Trzeci nurt, który już też był podkreślony przez rektora, to międzynarodowe prawo karne. Wielu komentatorów podkreśla, że to właśnie publikacje profesora Merona dały mocne podwaliny właśnie tej
subdyscyplinie, dziedzinie międzynarodowego prawa publicznego. A sam profesor Meron wskazywał w swoich publikacjach, że uważa powstanie międzynarodowych trybunałów karnych za największą zmianę w prawie międzynarodowym. Jego artykuły na temat międzynarodowego prawa karnego są bardzo liczne, lecz szczególną uwagę zwróciłabym na jego monografię z tego zakresu, The Making of International Criminal Justice, A View from Bench, czy wcześniejszą War Crimes Law, Comes of Age Essays. Ja dodam, że właśnie kilka miesięcy temu, w maju 2021 roku, nakładem Oxford University Press ukazała się kolejna monografia Standing Up for Justice, The Challenges for Trying Atrocity Crimes, która niedawno była także promowana przez ambasadę Polski w Hadze. Co ważne, w ostatnim czasie, kiedy za prezydentury Donalda Trumpa, administracja tego prezydenta podejmowała szereg działań wrogich przeciwko Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu, podejmując także sankcje przeciwko personelowi tego Trybunału, profesor publicznie zabierał głos w obronie tej instytucji, jak i dziedzictwa trybunów ad hoc. I chciałabym odnotować też jego szeroko cytowane, a jeżeli mówię o cytowaniach, to mam na myśli cytowanie, tysiące cytowań, jego artykułu International Criminalization of Internal Atrocities. To jest artykuł, który ja bym marzyła, żeby napisać i żeby mieć taki wpływ na rozwój prawa międzynarodowego, bo on miał absolutnie przełomowe znaczenie. Udowadniał, że zbrodnie dokonywane w konflikcie wewnętrznym należą do kategorii zbrodni międzynarodowych, których osądzeniem powinna zająć się społeczność międzynarodowa, jak i poszczególne państwa. Na początku lat 90. XX wieku sprawa ta nie była oczywista, gdyż kategorię zbrodni wojennych wiązano wyłącznie z ciężkimi naruszeniami konwencji genewskich, mającymi zastosowanie w konfliktach o charakterze międzynarodowym. Dopiero publikacje takie jak ta, a także praktyka trybunałów ad hoc, którą przecież profesor także kształtował, całkowicie odwróciła ten dawny tok myślenia. Dziś dla nikogo nie ulega wątpliwości, że zbrodnie popełnione także w ramach wewnętrznego konfliktu zbrojnego muszą być również osądzone jako zbrodnie międzynarodowe, jako zbrodnie wojenne. Czwarty nurt w twórczości profesora Merona to ochrona praw człowieka. Poza licznymi różnorodnymi artykułami, naprawdę o charakterze historycznym czy analizą orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ja chciałabym wyróżnić książkę The Humanization of International Law. Słowo humanization to copyright jest dla profesora Merona i to jest słowo najliczniej odmieniane przez internacjonalistów obecnie. To w tej publikacji między innymi profesor Meron wskazywał na wpływ praw człowieka na różne gałęzie prawa i dowodził, że prawa człowieka to nie subdyscyplina prawa międzynarodowego, którą interesują się nieliczni, lecz jest to część ogólnego prawa międzynarodowego, w świetle której należy dokonywać interpretacji wszelkich norm prawnych. Profesor Meron wykazał również, jak wielką rolę prawa człowieka mają w konfliktach zbrojnych, czy w sytuacjach, które w danym czasie jest trudno odpowiednio zakwalifikować. Analizie norm z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego, które stanowią piąty zakres jego badań, poświęcił szereg tekstów, tu też wyróżnię tekst The Humanization of Humanitarian Law, opublikowany w American Journal of International Law w 2000 roku. Wspominałam już panu profesorowi, że nawet na najświeższych konferencjach, na przykład w piątek zakończyła się konferencja w Brugi dotycząca prawa humanitarnego, gdy ktoś mówi o prawach człowieka w konfliktach zbrojnych, zaczyna od tego, jak pisał profesor Meron, ja się nie zgadzam, zgadzam się z profesorem Meronem, ale zawsze wychodzi się od profesora Merona. Bo profesor Meron nie akceptował w sytuacji, której ze względu na rygorystyczną wykładnię norm traktatowych osoby byłyby pozbawione jakiejkolwiek ochrony. I to przecież pamiętamy z analiz tego, co się działo w czasie II wojny światowej, te dywagacje prawnicze, czy można sądzić jako zbrodnie przeciwko ludzkości, czy jako ludobójstwo, zbrodnie popełnione na Żydach w Niemczech, czyli zbrodnie popełnione na swoich własnych obywatelach. Ten rygoryzm prawny był wtedy nie do zaakceptowania i udowadniał to profesor Meron, że również później. Wspomniana wyżej formuła humanizacja prawa międzynarodowego weszła na stałe do słownika internacjonalistów i obecnie jest podważana jedynie przez nielicznych malkontentów. Profesor Meron, mając w pamięci wartość życia człowieka, postawił ją w centrum zainteresowania internacjonalistów. A w celu dowiedzenia, jakim imperatywem jest walka z okrucieństwem, nie wahał się sięgać do literatury.
a dokładniej do dzieła Szekspira, często cytując słowa Hamleta. Widzę przed sobą bliską śmierć 20 tysięcy ludzi, którzy dla chimery, dla widma sławy w grób idą jak w łóżko, aby wywalczyć nikczemną pięć ziemi, na której nie ma dość miejsca do walki, ani dość darni, by skryła mogiłę. Tych, co polegną, bądź odtąd zażartą, o wola moja albo wzgardy wartą. Powyższy cytat wskazuje na ostatni nurt badań naukowych profesora Morona, a mianowicie analizę dzieł Szekspira z punktu widzenia prawa międzynarodowego. I choć niektórzy w tych publikacjach mogliby widzieć jedynie przykład tak zwanego edutainment, czyli takie publikacje naukowe dla własnej rozrywki, to taka ocena byłaby zupełnie niesprawiedliwa, bo profesor Meron używa literatury, by nauczać o ograniczeniach prawnych i ich roli. A co ciekawe, dopiero w kilka lat po tych publikacjach rozwinął się nurt badań interdyscyplinarnych, badając wzajemny wpływ prawa, literatury, filmu. Tym samym profesor Meron i w tym zakresie był prekursorem i przełamywał kolejne bariery w badaniach naukowych. Publikacje profesora Merona spotykały się zawsze z ogromnym zainteresowaniem. Niemal każda jego pozycja jest cytowana po kilkaset razy. Publikował w najlepszych wydawnictwach oraz w czasopismach, z których przede wszystkim należy wymienić American Journal of International Law. Nie ma ważniejszego czasopisma w prawie międzynarodowym, a profesor ma na koncie liczne artykuły opublikowane w tym czasopiśmie. Publikował także, jest członkiem redakcji Yearbook of International Humanitarian Law, kluczowego periodyka dla badaczy z kolei międzynarodowego prawa humanitarnego. Niewątpliwie profesor Theodor Meron swoją ogromną pod względem ilościowym i jakościowym pracą naukową, jak i działalnością publiczną zapracował na najwyższe możliwe laury. Wniósł niepodważalny, wybitny wkład do nauki, a jego działalność publiczna jest nie do przecenienia. Profesor Meron zmienił sposób myślenia o prawie międzynarodowym, zasady jego interpretacji, kształtował zręby jednej z najszybciej rozwijającej się gałęzi prawa międzynarodowego, czyli międzynarodowego prawa karnego. Nie ulega więc wątpliwości, że Kaliszanin, który postawił w centrum człowieka, przedkładał wartość życia ludzkiego nad interesy państwa, który odwołując się do prawa, jak i literatury, wskazywał na potrzebę ograniczenia okrucieństwa, której to idei bronił konsekwentnie jako prawnik, doradca, dyplomata, naukowiec i dlatego w pełni zasługuje na tytuł doktora honoris causa. Dziękuję bardzo pani profesor. Szanowni państwo, niestety ze względu na stan zdrowia nie może być z nami na dzisiejszej uroczystości pan profesor Bogusław Sygit, drugi recenzent dorobku pana profesora Teodora Merona. Z tego miejsca serdecznie dziękuję panu profesorowi za przygotowanie recenzji. Pan profesor przesyła czcigodnemu profesorowi gratulacje oraz życzenia otrzymania jeszcze wielu dalszych dowodów hołdu, uznania i wdzięczności od świata nauki i polityki oraz podziękowań za wielkie dzieła. Pan profesor recenzent Bogusław Sygit zwrócił się do mnie z prośbą o wręczenie naszemu szacownemu gościowi jednej z jego prac Dzieje głowy państwa w Rzeczpospolitej w latach 1918-2000, tom pierwszy, z nadzieją, że będzie przypominała panu profesorowi Meronowi, iż w swoim kraju ojczystym jest znany, szanowany i podziwiany. Proszę panią profesor Katarzynę Sygit o odczytanie recenzji profesora Bogusława Sygita. Ma-
Magnificencjo rektorze, wielce szanowny panie profesorze, szanowna panie profesor, wysoki senacie, dostojni goście. Mam ogromną przyjemność i zaszczyt przedstawić opinię sporządzoną przez pana profesora, doktora habilitowanego Bogusława Sygita dla Senatu Akademii Kaliskiej imienia prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa panu profesorowi, doktorowi habilitowanemu, doktorowi honoris causa Teodorowi Meronowi. Opinia. Ocenę tą wypada rozpocząć od wyrażenia zaszczytu z powierzenia przez Senat Akademii chlubnej powinności uczestniczenia w nadaniu tytułu doktora honoris causa panu profesorowi Teodorowi Meronowi. Przyjęcie jednak takiej powinności wprowadzać musi recenzenta w niemałe zakłopotanie. O ile bowiem w praktyce akademickiej zazwyczaj recenzent ma wyższą pozycję naukową i doświadczenie nad opiniowanym, o tyle w przypadku recenzenta doktoru honoris causa pozycja recenzenta nie jest do pozazdroszczenia. Dobitnym przykładem jest właśnie sprawa doktoratu honoris causa dla pana profesora Teodora Merona. Czymże bowiem jest recenzent wobec majestatu profesora Merona, jego wielkości i pozycji w świecie nauki? Pan profesor Meron jest właśnie taki, jedyny i jeden tego formatu naukowiec, człowiek i uczony na świecie. Jest geniuszem w każdym calu. Jest im, mimo że los w początkowych latach życia nie był dla profesora łaskawy. Stąd też wydającemu tą opinię pozostaje tylko przytoczyć fakty z działalności zawodowej profesora i jej efekty, które mówią same za siebie, dowodząc spełnienia wymogów nadania tytułu doktora honoris causa. W dotychczasowym życiu i działalności zawodowej profesora możemy wyróżnić 4 okresy. Pierwszy to właśnie ten ponury. Bolesny to okres dzieciństwa brutalnie zdeptanego przez okupanta, podczas gdy jeszcze do 9 roku życia przebiegało ono beztrosko w rodzinnym Kaliszu. Wiemy na przykład o zabawach małego Teodora z dziadkiem w tartaku, jego przejażdżkach rowerem w miejskim parku, pływaniu kajakiem czy jeździe na łyżwach po zamarzniętym prośnie. Jednak dalsze lata był to czas, który był naznaczony bólem, grozą i niepokojem o swoje życie, jak i życie najbliższych. To czas spędzony w getcie częstochowskim i obozie pracy przymusowej. Dla młodego chłopca czas ten, w którym na co dzień widział przemoc, był świadkiem niejednej śmierci i który skutki wojny napastniczej odczuwał na sobie i które dotknęły jego najbliższych, musiały odcisnąć na jego dalszym, dorosłym życiu dozgonne piętno. Okres drugi. Przypada na lata 1945-1978 rok. To okres odwróconego złego losu. Rozpoczął się od wyemigrowania z kraju do Palestyny i mozolnego budowania fundamentów na przyszłe życie zawodowe, jak i osobiste. Studiował na Uniwersytecie w Jerozolimie, w Harvardzie, na który uzyskał tytuł doktora. W wieku 47 lat był już profesorem. Władze Izraela doceniły osiągnięcia profesora. Powierzono mu funkcję doradcy ministra spraw zagranicznych Izraela i ambasadora Izraela w Kanadzie oraz stałego przedstawiciela przy ONZ w Genewie. Okres trzeci związany jest ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, dokąd profesor wyjechał w 1978 roku i tam też przyjął obywatelstwo amerykańskie. To okres genialnego rozkwitu kariery profesora Merona, zdobywania szczytów w pracy naukowej, sądowej, politycznej, jak i w pracy społecznej.
i okres czwarty, to aktualny czas, w którym profesor dostępuje zaszczytnych funkcji i godności, to czas nagradzania jego wkładu w budowanie pokoju na świecie, sprawiedliwości i pokazania światu mądrego sposobu wykorzystywania regulacji prawa międzynarodowego dla ochrony godności człowieka. Droga życiowa profesora upoważnia do stwierdzenia, że to, co było wymierzone w latach 1939-1945 rok przeciwko profesorowi i czego doświadczył, czyli wojna i jej okrucieństwa, uczynił profesor podstawą i treścią swojego dalszego życia, walką o obronę godności człowieka. Ocalał, aby dać świadectwo i zapobiegać podobnym tragediom. Profesor poświęca więc życie i pracuje w służbie i obronie najwyższych wartości, które w dzieciństwie mu zniszczono. Walczy, aby obecnie i w przyszłości nie spotkało to samo dzieci całego społeczeństwa, co było jego udziałem. Ujmować musi także troska profesora o losy przyszłych pokoleń. Profesor chce świata bez przemocy, bez ludzkich tragedii, bez zbrukanej godności człowieka. O takiej postawie życiowej i poglądach profesora świadczą liczne, znane i cenione w świecie jego prace naukowe. Na dorobek składa się przeszło 200 artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach, 11 książek, które powszechnie uznano w świecie nauki za wydarzenie naukowe. Osobiście jako profesor prawa, a przede wszystkim uczeń profesorów prawa międzynarodowego Alfonsa Klawkowskiego i Krzysztofa Skubiszewskiego uznaję za szczególnie ważne i doceniam następujące poglądy i osiągnięcia profesora Teodora Merona. Pan profesor Teodor Meron jest między innymi za szerokim stosowaniem norm czwartej konwencji genewskiej, tak aby jej regulacje objąć możliwie najszersze kategorie osób. Taką wizją współczesnego świata prawa międzynarodowego, w której interes państwa nie jest celem głównym, ale przestrzeganie tych wartości, które decydują o pełni człowieczeństwa. Odróżnienie międzynarodowego prawa humanitarnego, które ma zastosowanie podczas konfliktów zbrojnych, od prawa ochrony praw człowieka, które ma zastosowanie w czasie pokoju. Ocena tych poglądów jako wyjątkowo ważnych i znaczących dla rozwoju prawa międzynarodowego i jego zrozumienia i stosowania w praktyce nie jest odosobniona. Są powszechnie doceniane, stały się kanonem w tej nauce, co sprawia, że profesor Meron jest niekwestionowanym w skali światowej autorytetem w dziedzinie tego prawa. Z ogromu osiągnięć pana profesora, tak dla nauki, sądownictwa międzynarodowego, jak i dla życia politycznego i społecznego, na słowa najwyższego uznania zasługują następujące. Profesor przywrócił w praktyce międzynarodowej wiarę w podstawowe prawa człowieka. Uświadomił, że nie ma wartości wyższych niż te prawa. Dzięki profesorowi podstawowe zasady tych praw są wartościami chronionymi i egzekwowanymi w praktyce. Profesor stworzył fundamenty prawne dla międzynarodowych trybunałów karnych. Profesor jest twórcą teorii zwanej jako luka Merona. Tą lukę profesor dostrzegł w systemie ochrony praw człowieka. Wykazał, że w sytuacji stanów nadzwyczajnych, będących skutkiem konfliktów wewnętrznych oraz konfliktów, które nie są chronione przez prawo humanitarne. Również zgłosił koncepcję deklaracji dotyczących minimalnych standardów, co pozwala wypełnić lukę w ochronie praw człowieka w sytuacjach walk czy rozruchów podjętych w granicach jednego państwa. Idee zawarte w koncepcji profesora znalazły wyraz między innymi w tak zwanej deklaracji z Turku z 1990 roku. Wyjątkowa aktywność pana profesora
na wszelkich polach działania była honorowana licznymi nagrodami, odznaczeniami, jak również honorowymi tytułami. Na przykład przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z rąk królowej Elżbiety II w 1919 roku otrzymał profesor odznaczenie honorowego kawalera za wkład w wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych oraz za zasługi dla międzynarodowego prawa humanitarnego. Prezydent Republiki Francuskiej przyznał w 2007 roku panu profesorowi tytuł oficera Legii Honorowej. Poznając poglądy i osiągnięcia profesora, niejednokrotnie ma się wrażenie, że opiniuje się wniosek o nadanie nie doktora honoris causa, ale pokojowej Nagrody Nobla, skoro pracę swoją i życie poświęca w istocie pokojowi światowemu, który jest gwarancją poszanowania najwyższej godności, czyli godności człowieka. Póki co ojczyzna może być dumna z profesora Teodora Merona. Należy on bowiem do tych wybitnych Polaków, którzy poprzez swoje działania i dorobek naukowy, znany i ceniony na całym świecie, rozsławiają kraj, w którym się narodził, naszą wspólną ojczyznę. Oczywiście ważnym jest, że jakiekolwiek hymny pochwalne czy kolejne wyróżnienia nie są w stanie oddać podziwu, uznania i głębokiego szacunku profesorowi za to, co robi dla nauki, sądownictwa międzynarodowego i ludzkości. Nie są w stanie również wynagrodzić profesorowi zdeptanego dzieciństwa. Stąd doktorat honoris causa nadany w rodzinnym Kaliszu będzie dla profesora jedynie symboliczny i sentymentalny, ale będzie zarazem doskonałą formą oddania hołdu i uznania jego światowych osiągnięć. Dla Akademii zaś jest to wyróżnienie i zaszczyt, aby móc uznać pana profesora Teodora Merona za członka swojej wspólnoty akademickiej. Doktorat ten nada też rozgłos i blask Kaliszowi, miastu, w którym urodził się pan profesor. Reasumując, mam prawo wyrazić przekonanie, że nadanie panu profesorowi Teodorowi Meronowi doktora honoris causa Akademii Kaliskiej będzie jedynie skromną namiastką wyrażenia wysokiego uznania, czci, szacunku temu wybitnemu światowej sławy uczonemu oraz będzie formą podziękowania za jego wielkie dzieła, znane i cenione na całym świecie, a podejmowane z troską o konieczność obrony godności człowieka, a więc o obronę każdego z nas bez względu na rasę, płeć, wiek czy wyznanie. Podpisał Bogusław Sygit. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani profesor. W tej chwili odczytam treść dyplomu honorowego doktora honoris causa pana profesora. Jeszcze jest nadanie obywatelstwa honorowego obywatela. Tak. Decretum Senatum Academiae Calisiae Principi Rei Publicae Polonie Stanisław Wojciechowski Dicato numero nulla nulla duodecim per octaginta sex valiot duomilia viginti unum de die septembris sextus decimus anno bis millesimo vigesimo primo Atinens paraebendum professoro Teodorom Meron tituli doctoris honoris causa publicae Polonie Stanisław Wojciechowski Dicato. In fundamento paragrafo sextus decimus, capitulum secundum, Academiae Calisiae codicis legum, principi rei publicae Polonie Stanisław Wojciechowski decernitur quaet segitur. Paragrafo 1. Senatus Academiae Calisiae principi rei publicae Polonie Stanisław Wojciechowski dicato decognitis reconsionibus de omnis libri et articulis Theodori Meron a professor Bogusław Sygit de Universitate Studiorum Toruniensis Nicolao Copernici dicato atque professor Patrycja Grzebyk Universitate Studiorum Varsoviensi de Academicis
pervestigationibus praebit professor Meron titulum doctoris honoris causa Academiae Calisiae Principii Rei Publicae Polonie Stanisławo Wojciechowski Dicato. Paragrafo duo, hoc decretum existis edie supra indicato. Prezes Senatus Academiae Calisiae Principii Rei Publicae Stanisławo Wojciechowski Dicato, rektor profesor Academiae Calisiae Andrzej Wojtyła, habilitatet medicorum scientarum. Bardzo panie rektorze, za dużo komplimentów. Dziękuję bardzo. I am very grateful to rektor Andrzej Wojtyła and the Senate of the University of Galicia for deciding to award me the university's first ever doctor. O przyznaniu mi pierwszego w historii tej uczelni tytułu doktora honoris causa. Bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Kalisza, który, jak mi się wydaje, nada mi tytuł honorowego obywatela miasta Kalisza. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Jest to ogromny zaszczyt dla osoby, która w Kaliszu się urodziła. To kolejny tytuł, który uzyskałem od instytucji polskiej. Uzyskałem też doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, a także uzyskałem wyróżnienie z rąk pana prezydenta Dudy. Jestem szczęśliwy, że to wydarzenie odbywa się w ramach drugiej światowej konferencji na temat zdrowia rodziny, której podstawowym tematem jest zdrowie w czasach kryzysów i wojen. Miałem 9 lat, kiedy nazistowskie Niemcy dokonały agresji na Polskę. Poproszono mnie, abym odniósł się do kwestii zabójstw dzieci przez nazistów. Terror i cierpienie to to, czego doświadczyłem ja sam i moja rodzina w czasie II wojny światowej. I to wszystko miało przemożny wpływ na decyzje, które podejmowałem w mojej karierze zawodowej. To zaważyło na mojej decyzji o pracy w specjalizacji w międzynarodowym prawie karnym, a także w prawach człowieka. Opowiem kilka słów o Kaliszu na początek. Tak jak już usłyszeliśmy od moich przedmówców, bardzo mile wspominam to miasto przed wybuchem wojny, przed inwazją nazistowską na Polskę w 1939 roku. Spędziłem tutaj 9 lat mojego życia. Pamiętam, jak pływaliśmy kajakami na Krośnie w lecie. Pamiętam też, że w zimie jeździliśmy na łyżwach po Prośnie i pamiętam też, że bawiliśmy się w chowanego w tartaku, który należał do mojej rodziny. Słuchaliśmy także muzyki Chopina, chodziliśmy do szkoły.
of suffering during those 9 years. Z tamtych 9 lat nie pamiętam żadnego cierpienia i żadnych przejawów antysemityzmu w czasie mojej nauki, szkole i życia w Kaliszu. Cieszę się dzisiaj, patrząc na to, jak wielkie postępy dokonano tutaj w mieście, jak wiele się zmieniło. Bardzo cieszę się, widząc to, jak prężnie działa miejscowa uczelnia, która dzisiaj tak dobrze, tak przemożnie mnie wyróżniła. To uczelnia młoda, ale już teraz cieszę się uznaniem ze względu na swoją działalność badawczą, a także ze względu na prężnie działające środowisko akademickie i kwitnące życie studenckie. Kalisz to doskonale prosperujące miasto, ale to także miasto o bogatej historii. Zwróciłem uwagę na słowa, które wypowiedziano tutaj, że to miasto istnieje już od 1800 lat. Klaudiusz Ptolemeusz już odnosił się do jego istnienia. Oczywiście mamy tutaj także pozostałości kultury romańskiej. I pamiętajmy też, że Kalisz znajdował się na bursztynowym szlaku. W czasach średniowiecznych przeżywał rozkwit, ponieważ położony był na skrzyżowaniu szlaków kupieckich. To także miejsce, w którym koegzystowały różne społeczności, także społeczności religijne. Żydzi mieszkali w Kaliszu prawdopodobnie już XII wieku. Myślę, że się nie mylę i pan rektor może to potwierdzić. Książę Bolesław Pobożny w 1264 roku nadał Żydom kaliskim prawa miejskie. Kiedy przygotowywałem swoją odpowiedź na laudację, nie miałem świadomości tego wydarzenia, natomiast okazało się, że jak na tamte czasy, to było miasto bardzo progresywne. Żydzi mieli prawo samodzielnie decydować o swoich sprawach wewnętrznych właśnie na mocy tego statutu. Chrześcijanom nie wolno było podnosić ręki na synagogi ani cmentarze żydowskie. Jeżeli Żyd zawołał w nocy o pomoc, a jego chrześcijańscy sąsiedzi mu nie pomogli, musieli liczyć się z perspektywą kary. Książę zapowiadał nałożenie na nich sankcji finansowych. Chrześcijanie nie mogli oskarżać Żydów o zabijanie chrześcijańskich dzieci, ponieważ zgodnie ze statutem wszyscy Żydzi, żaden Żyd nie pozwalał sobie na przelewanie ludzkiej krwi. Jestem wdzięczny panu prezydentowi miasta, a także panu rektorowi za to, że przekazano mi pięknie przygotowaną kopię statutu kaliskiego. Ten status został potwierdzony przez monarchów polskich i stanowił podstawę praw żydowskich do końca XVIII wieku. Niestety o tym podczas II wojny światowej zapomniano. Dla mnie Kalisz to miasto, które bardzo wiele wycierpiało, także z rąk nazistów. W sierpniu 1914 roku miasto zostało praktycznie całkowicie zniszczone przez armię pruską. W 1918 roku odzyskało niepodległość i rozpoczął się proces jego odbudowy. Jeszcze kilka słów o II wojnie światowej. Kiedy wybuchła II wojna światowa, Żydzi stanowili 1/3 wszystkich mieszkańców Kalisza. Łącznie było to 80 tysięcy osób. Tyle wynosiła cała populacja miasta.
bliskość Niemiec oznaczał, że Kalisz był jednym z pierwszych polskich miast, które we wrześniu 1939 roku zostały zaatakowane przez nazistów. Rozpoczęły się deportacje, prześladowania i egzekucje. Nastąpiła aneksja Kalisza. Został on włączony do III Rzeszy. Wielu, ale nie wszyscy Żydzi kaliscy uciekli na wschód. Niestety wielu z nich wpadło w nazistowską sieć, wielu zostało deportowanych na tereny okupowane przez Niemcy, przez nazistowskie Niemcy. Stali się ofiarami zabójczej maszyny nazistowskiej, ale nie byli jedynymi ofiarami. Płaczę nad losem żydowskich, ale także polskich męczenników z Kalisza. 30 tysięcy Żydów kaliskich poniosło śmierć, ale także 20 tysięcy katolików z Kalisza zostało zamordowanych albo wygnanych na ziemię polskie okupowane przez nazistów w Generalnej Guberni albo do Niemiec. Tak, aby koloniści niemieccy mogli bez przeszkód osiedlać się w okolicach Kalisza. Unicestwieni zostali przewódcy religijni katolicy. Śmierć ponieśli przywódcy społeczności polskiej. Naziści nie robili różnicy pomiędzy Żydami a katolikami. Także ówczesny prezydent Kalisza poniósł w ten sposób śmierć. Zarówno świeccy, jak i duchowni przywódcy byli celem reżimu hitlerowskiego i byli mordowani w okrutny sposób. Teraz chciałem powiedzieć kilka słów na temat losu dzieci. Ranienie i mordowanie dzieci jest jednym z najgorszych aspektów zła hitlerowskiego, bo nawet najgorsi barbarzyńcy w najokrutniejszych epizodach ludzkiej historii chronili dzieci od masakr i zbrodni dokonywanych na ludzkości. Szacuje się, że 1,5 miliona dzieci, głównie pochodzenia żydowskiego, ale nie tylko, zostało zamordowanych przez hitlerowców w latach Holokaustu. Hitlerowcy systematycznie mordowali też dzieci pochodzenia romskiego, dzieci, które miały niepełnosprawności, kalectwa fizyczne i umysłowe. Czynili to również jako odwet za działalność partyzancką. Żydowskie dzieci umierały też z głodu i z epidemii, na przykład tyfusu. Jako pierwsze były mordowane w masowych egzekucjach. Były ranione i okaleczane w hitlerowskich eksperymentach medycznych. Setki Polaków, polskich dzieci, aryjskich dzieci były siłą zabierane od rodziców i wysyłane do Niemiec, aby być wychowywane w niemieckich rodzinach. Większość z nich nie wróciła do swoich domów, ale w mrokach Holokaustu były też jaśniejsze światła ludzkości. Wiemy, że Janusz Korczak, działacz na rzecz praw człowieka i nauczyciel, zdecydował, że ze swoim sierocińcem pójdzie razem do komór gazowych w Treblince, mimo że Niemcy dali mu możliwość ucieczki. I kiedy niektórzy wydawali ukrywających się Żydów, wielu katolików ryzykowało swoim życiem, żeby ratować Żydów. Moja rodzina również była przez Polaków chroniona. Jan Karski, który widział zarówno to, co działo się w getcie i w obozie koncentracyjnym,
pojechał na zachód opowiedzieć o tych zbrodniach dokonywanych na populacji żydowskich i chciał uczynić bombardowanie linii kolejowych wiodących do obozów priorytetem aliantów. Ale Holokaust doprowadził do zamordowania 1/3 ludności żydowskiej, jak również ogromnych milionów polskich katolików, Rosjan oraz ludności romskiej. To była tylko część maszyny zbrodniczej hitleryzmu. Skończę z akcentem osobistym. Po wyzwoleniu z obozu pracy w Częstochowie i przez kolejne lata miałem w nocy koszmarne sny, podczas których uciekałem od Niemców ubranych w czarne mundury, którzy gonili mnie i nie mogli mnie złapać, ale nieustannie mnie ścigali, aż do momentu, kiedy budziłem się zlany potem. Starałem się o tym zapomnieć. Nie mogłem nawet myśleć o powrocie do tych miejsc, do miejsc, które wywarły na mnie tak bolesne piętno. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek jeszcze zobaczę Polskę i nigdy może nie miałbym odwagi, aby tu powrócić, gdybym nie został zaproszony przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w 1986 roku, aby mówić na temat międzynarodowego prawa humanitarnego na kursie letnim na Uniwersytecie w Warszawie. Zdecydowałem zmierzyć się z tą przeszłością. Razem z żoną, która jest francuską, przyjechałem do Kalisza, Treblinki, Częstochowy. Miejsc tak ściśle związanych z wojną, jak również do Krakowa, na Kazimierz i do Gdyni. To była bardzo bolesna podróż dla mnie. Nigdy bym nie uwierzył, że bezpośrednia konfrontacja z tą traumatyczną przeszłością może mnie wyzwolić od demonów z przeszłości. Bo katarzis powrotu do miejsc dzieciństwa uwolniło mnie od tych koszmarów i duchów przeszłości. I te koszmarne sny przestały do mnie powracać. Od tego czasu wielokrotnie wracałem do Polski, głównie po to, żeby wygłaszać wykłady w Warszawie. Ale co jest jeszcze ważniejsze, pogodziłem się z Polską. Wiem, że Polska przechodzi teraz przez trudne czasy. Zadaje się pytania dotyczące niezależności Sądu Najwyższego. Modlę się, aby Polska sprostała tym wyzwaniom, aby znowu zaangażowała się w prawodawstwo, demokrację i rządy prawa. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo, panie profesorze. A kwiaty? Szanowni państwo, zamykam tę część uroczystości. Yeah.
Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi uroczystość nadania panu profesorowi Teodorowi Meronowi tytułu honorowy obywatel miasta Kalisza. Zapraszam na scenę przewodniczącego Rady Miasta Kalisza, pana Tadeusza Skarżyńskiego oraz prezydenta Kalisza, pana Krystiana Kinastowskiego. Szanowni Państwo, mam olbrzymią przyjemność odczytania uchwały Rady Miasta Kalisza. Uchwała nr 44/614/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 21 października 2021 roku w sprawie nadania tytułu honorowego obywatelstwa miasta Kalisza. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 6 ust. 1 punkt 1 i ust. 2 uchwały nr 48/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie statutu miasta Kalisza w związku z uchwałą nr 48/631/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie nadania tytułu honorowego obywatelstwa miasta Kalisza uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Nadaje się tytuł honorowego obywatelstwa miasta Kalisza Teodorowi Meronowi. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisany przewodniczący Rady Miasta Kalisza. Szanowni Państwo, gorące oklaski proszę. Szanowni Państwo, nadmienię oczywiście, że pominąwszy tą taką bardzo oficjalną część, chciałbym zaznaczyć, że Kalisz może być dumny, zawsze to podkreślam, dumny z takich obywateli. I chciałbym to jeszcze raz podkreślić, że wielkość naszego miasta jest pisana wielkością jego obywateli, takich obywateli jak pan profesor. Jeszcze raz serdeczne gratulacje. Ja też może króciutko, Szanowni Państwo, Wysoki Senacie, Panie Rektorze, Rektorzy, Pani Minister, Panie Ministrze, ale przede wszystkim Panie Profesorze. Dzisiejsza uroczystość jest ważna nie tylko dla Akademii Kaliskiej, ale również dla naszego miasta. Poczet honorowych obywateli miasta Kalisza poszerzył się dzisiaj o kolejną wybitną postać. Nie będę mówił o wszystkich licznych dokonaniach i zasługach, ponieważ były one dzisiaj tutaj już wymienione co najmniej dwukrotnie. Natomiast ta lista rzeczywiście, panie profesorze, budzi szacunek, a w nas, Kaliszanach, wielką dumę. Panie profesorze, dzisiaj dołączył pan do grona innych honorowych obywateli miasta, w którym się pan urodził. To zacne grono przedstawicieli różnych środowisk. Są wśród nich prezydenci Polski, Stanisław Wojciechowski i Bronisław Komorowski, dyplomaci Szewach Weiss i Christopher Robert Hill, wojskowi Józef Piłsudski i Henryk Jedwab, ludzie kultury Maria Dobrowska, Wanda Wiłkomirska, Tadeusz Kulisiewicz i wiele innych wspaniałych postaci. Cieszę się, że poczet ten poszerzył się o tak wybitną osobistość. W imieniu miasta i jego mieszkańców życzę panu wszelkiej
pomyślności. Dziękuję również panie profesorze za to, że mogliśmy się dzisiaj spotkać i porozmawiać pewnie o tym mieście, którego już nie ma, ale również o dzisiejszym Kaliszu, o tych wyzwaniach, które przed tym miastem stoją. Bardzo dziękuję za to, że mogłem być w trakcie tego krótkiego spaceru pana przewodnikiem. Odwiedziliśmy tutaj Śródmieście Kalisza, ulicę Śródmiejską, tam gdzie urodził się pan profesor. Byliśmy również w parku. Pan profesor chciał sprawdzić, czy teatr stoi na swoim miejscu, czy w Prośnie jest nadal woda. Także chodziliśmy, spacerowaliśmy, spotkaliśmy się również z mieszkańcami, których było w parku sporo. Robili sobie z panem profesorem zdjęcia. Także myślę, panie profesorze, że to również bardzo miła dla pana chwila i wywiezie pan z Kalisza same dobre wspomnienia i obrazy, które zostaną z panem na bardzo, bardzo długo. Chciałbym, korzystając z okazji, że mamy dzisiaj również inaugurację konferencji, drugiej już Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny, pogratulować panu rektorowi i całemu wszystkim przedstawicielom środowiska akademickiego w Kaliszu, wysokiemu senatowi. Zawsze powtarzam przy każdej okazji, że to, że w Kaliszu powstała Akademia Kaliska i że możemy kształcić tutaj studentów na wysokim poziomie, co przecież nie zawsze było taką jasną sprawą w Kaliszu, to coś, co to jedna ze wspanialszych rzeczy, jaka w ostatnich latach spotkała Kalisz. Życzymy tej uczelni, by dalej się rozwijała. Jestem przekonany, że wiele osób będzie działać na rzecz tego, by Akademia stała się uniwersytetem i Kalisz miał naprawdę silną uczelnię. I to, co mówimy dzisiaj, szanowni państwo, o rodzinie. Rodzina jest silna i zdrowa również wtedy, kiedy jest w komplecie. Wielu ludzi do tej pory musiało z Kalisza wyjeżdżać, żeby studiować swoje wymarzone kierunki. W momencie, kiedy taka uczelnia w Kaliszu się pojawi, wszyscy ci, którzy nie będą chcieli wyjechać, a do tej pory musieli, będą mogli tu zostać ze swoimi starzejącymi się rodzicami, tak, w miejscu, w którym będą mogli żyć, pracować, ale przede wszystkim, tak jak to już było wcześniej powiedziane, uzyskać wykształcenie, bo to się dzieje praktycznie. Taki był program od przedszkola do Opola. W tej chwili w Kaliszu jest od przedszkola do doktora, można powiedzieć, szanowni państwo. Można, nie wyjeżdżając z miasta. Nie wyjeżdżając z miasta, można zrobić tutaj, obronić doktorat i pracować naukowo. A szanowni państwo, mając w tej chwili tutaj w swojej orbicie, w swoim otoczeniu taką gwiazdę jak pan profesor Meron, chociaż wydaje mi się, że popełniłem w tej chwili kardynalny błąd, bo skoro będąc w zgodzie z tą teorią Mikołaja Kopernika heliocentryczną, skoro pan profesor jest gwiazdą, to my pozostajemy w jego orbicie. Jestem przekonany, że ten uniwersytet i ta duża, silna tutaj nasza lokalna uczelnia naprawdę staje już tutaj za progiem. Wszyscy na to czekamy. Jeszcze raz serdeczne gratulacje dla pana rektora, dla Wysokiego Senatu, wszystkich pracowników Akademii Kaliskiej i dla pana profesora. Bardzo cieszymy się, że zdecydował się pan przyjąć i doktorat honoris causa, ale również honorowe obywatelstwo naszego miasta. Także my się cieszymy, że Kalisz zyskał kolejnego wielkiego ambasadora. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, a teraz proszę na scenę panią Zofię Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, i pana Marka Przybyła, przewodniczącego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu. Panie profesorze,
Chylę czoła, serdecznie gratuluję w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu 300 prawie tysięcznej Rzeszy Pielęgniarek i Położnych Polskich tak zacnego zaszczytu. Ale patrząc na recenzję, słuchając recenzji i na osobowość pana profesora, życzymy z całego serca zdrowia i tak dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, co jest bardzo istotne, jak najdłużej. Gratuluję serdecznie. Jego magnificencjo rektorze, szanowny senacie, wielce szanowni goście, mam ogromny zaszczyt odznaczyć pana rektora odznaczeniem honorowym za zasługi i współpracę z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych. Okręgowa Rada, tu pan przewodniczący, jest przewodniczącym Okręgowej Rady w Kaliszu, pielęgniarek i położnych, wnioskował o takie odznaczenie. Ja jako przewodnicząca kapituły Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, oczywiście kapituła z wielką przyjemnością, takie odznaczenia wręcza w podziękowaniu za współpracę, a przede wszystkim za kształcenie pielęgniarek położnych, które odbywa się na pierwszym i drugim poziomie, licencjata i magisterskie studia. Bardzo serdecznie poproszę pana rektora, ponieważ mamy tak duży kryzys w kadrach pielęgniarskich, o czym jutro będę mówić. Z całego serca mam tutaj wielką przyjemność w imieniu Naczelnej Rady i kapituły Naczelnej Rady odznaczyć się honorowym odznaczeniem i jeszcze raz podziękować za dobrą współpracę. Dziękuję panie rektorze za współpracę, ale też za ten kontakt osobisty i za to, że mogę czerpać z wzorów pana profesora. Bardzo dziękuję, że mnie zaproszono i mam tu taką wielką przyjemność bycia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę całej kapitule podziękować. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękować. Nie spodziewałem się, że lekarz od pielęgniarek dostanie odznaczenie. Bardzo proszę o zabranie głosu pana ministra Jana Dziedziczaka. Magnificencjo, panie rektorze, wysoki senacie, szanowny panie profesorze, doktorze honoris causa Akademii Kaliskiej, szanowny panie prezydencie, przewodniczący Rady Miasta, wielce czcigodny księże biskupie, szanowny panie rabinie, szanowni państwo, na wstępie w imieniu obecnej z nami przez większość uroczystości pani minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg i swoim chciałbym pogratulować panu profesorowi i wyrazić radość, że osoba o tak wielkim wkładzie w naukę światową i w obronę praw człowieka na całym świecie jest pierwszym w historii doktorem honoris causa Akademii Kaliskiej. To dla nas wielki zaszczyt, wielkie wyróżnienie i myślę, że motywacja dla wielu studentów tej uczelni będącej kuźnią kaliskich elit. Bardzo serdecznie gratulujemy. Szanowni państwo, mam zaszczyt przeczytać list, który skierował do nas w związku z rozpoczynającą się Światową Konferencją Zdrowia pan premier Mateusz Morawiecki. Szanowni państwo, organizatorzy i uczestnicy II Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny. Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny to ważne forum wymiany doświadczeń. Druga edycja tego międzynarodowego wydarzenia tworzy wyjątkową okazję do podjęcia dyskusji na temat kondycji zdrowotnej rodzin, która szczególnie w czasie pandemii jest przedmiotem naszej wielkiej troski i jednocześnie wyzwaniem. Organizatorom i uczestnikom konferencji pragnę przekazać wyrazy szacunku i zapewnienie o mojej pamięci.
Ta cenna inicjatywa z udziałem m.in. przedstawicieli świata nauki i ekspertów Instytucji Zdrowia Publicznego otwiera możliwość analizy wyników badań prowadzonych w Polsce i na świecie, wskazania nowych obszarów badawczych oraz owocnej międzynarodowej dyskusji nad zagrożeniami zdrowia rodziny w czasach kryzysów i wojen. Przypomnijmy, że w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do ochrony zdrowia ma każdy obywatel. Niezależnie od sytuacji materialnej ma on zapewniony równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Mając na uwadze potrzebę otoczenia rodziny szczególną opieką, zarówno dzieci, jak i kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu znajdują się w naszym kraju pod wyjątkową ochroną prawną. Zapewniają zarówno ustawodawstwo krajowe, jak i ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe. Szereg programów polityki zdrowotnej, by wymienić program kompleksowego wsparcia dla rodziny za życiem, a także regulacje dotyczące opieki okołoporodowej, jak i kompleksowej opieki nad kobietą w ciąży w zakresie diagnostyki prenatalnej, to tylko niektóre z kluczowych rozwiązań wprowadzonych z myślą o zdrowiu polskiej rodziny. Warto także podkreślić, że 1 września 2020 roku stworzyliśmy możliwość skorzystania ze bezpłatnych leków od momentu stwierdzenia ciąży. Szanowni Państwo, dobro rodziny to wartość podstawowa. Potrzebujemy wysiłku i współpracy wielu środowisk, by jej ogromne znaczenie dostrzegać i wspierać. Jestem przekonany, że dyskusja z udziałem międzynarodowych ekspertów zaowocuje wieloma konstruktywnymi wnioskami. Dziękując organizatorom dzisiejszego wydarzenia, wyrażam nadzieję, że spotkania w Kaliszu staną się stałą platformą corocznych konferencji wnoszących istotny wkład w problematykę ochrony zdrowia rodzin w Polsce. Życzę Państwu twórczej dyskusji i owocnej współpracy. Z wyrazami szacunku prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki. Bardzo dziękuję Panie Ministrze. Szanowni Państwo, kończymy tę część uroczystości. Bardzo proszę dostojnego gościa, jego magnificencję rektora i panie profesor oraz wszystkich obecnych na scenie o zajęcie miejsc na widowni. Proszę Państwa o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, dostojni goście, przed nami część artystyczna dzisiejszej uroczystości. Na początek zaprezentuje się przed Państwem grupa uczniów klasy trzeciej Szkoły Podstawowej nr 7 w Kaliszu. Uczniowie zatańczą Krakowiaka. Mamy taką nadzieję, szczególną radość sprawią panu profesorowi Teodorowi Meronowi. Później przed Państwem wystąpi znakomity pianista, profesor Zbigniew Raubo, który wykona poloneza A-dur Fryderyka Chopina. Na zakończenie dzisiejszej uroczystości wystąpi Big Band Akademii Kaliskiej po godzinach, który wykona National Woman Arety Franklin w aranżacji Shauna Evansa oraz Ain't Nobody Chaka Khan w aranżacji Wojciecha Olszewskiego. Przygotowujemy cały czas scenę do tego, aby występ, część artystyczna tego spotkania mogła się odbyć. Bardzo się cieszę, że podczas tego wydarzenia rozpoczniemy tę część artystyczną właśnie Krakowiakiem
i mam nadzieję, że tutaj z Państwa strony również pojawi się ogromne zadowolenie z tego powodu. Zapraszam na scenę uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Kaliszu. Bardzo dziękuję uczniom za taniec. A teraz przed Państwem wystąpi znamienity pianista, profesor Zbigniew Raubo w jego wykonaniu Polonez Adur Fryderyka Chopina.
Dziękuję panu profesorowi. A teraz na scenę zapraszam Big Band Akademii Kaliskiej po godzinach. Sięgniemy po repertuar znamienitych artystek Aretha Franklin oraz Chaka Khan.
1, 1, 1. Looking out on a morning ray, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind. You make me feel like a natural woman. Where my soul was hidden, lost and found, you came along to claim it. I didn't know just what was wrong with me till your kiss had me for what I live in for. And
happened so naturally. I didn't know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go on. Now I'm flying through the stars, for this night will last forever. I've been waiting for you, it's been so long. I knew just what I would do when I heard your song. Feel my heart reach your lips, give me freedom. I knew I could not resist, I needed so. Znowu miałoby sens. Miłość to jest taki miód, co smakuje.
pomidory, a przed córka jej czy mąż, że i skórka była i mąż. Muszę od łez i śnie, muszę okres tych pomidorowych dni. Nie mów nic, nasz krótki sen rozwiał się tak jak dni. Pomidory na ten brud. Płacze córka jęczy mąż, że i skórka mła i mąż. Muszą od łez i śnie, muszą okres tych pomidorowych dni. Nie mów nic, ten nasz krótki sen rozwiał się tak jak dym. Akademii Kaliskiej po godzinach. Bardzo dziękujemy. Zapraszam Państwa już teraz powolutku na poczęstunek. Proszę o pozostawienie słuchawek w foyer teatru. Proszę wstać. Senat wychodzi.